Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Witam razem z Kotem, który już uciekł. Zaraz będzie uciekał Kot. No cześć, powiedz coś Kizia, co ty o tym wszystkim myślisz? Co ty myślisz, Kizia? No, no tak, masz rację. Dobra, idź sobie, nie przeszkadzaj. Mam nadzieję, że będzie mnie widać, że mnie Państwo już widzą. O, coś się mieli, coś się mieli, bardzo dobrze. No proszę, live stream online, już jest line. Dobrze. Proszę Państwa, miałem nie robić dzisiaj KHT, ale no niestety tak wyszło, że chyba jednak muszę. Więc zobaczymy. Coś mi rwie ten stream. Nie wiem dlaczego. Rwie mi strasznie, ale widać? Widać chyba, proszę Państwa. To bardzo dobrze. Mam nadzieję, że już nie będzie rwało. Wyłączyłem już jak zwykle wszystkie programy. Czyli widać mnie. No dobra. To dobrze, proszę Państwa. Cieszę się, że mogę z Państwem rozmawiać. No, co? Słyszycie mnie w ogóle? Widzicie cokolwiek? Widzicie cokolwiek? No dobrze, miejmy nadzieję, że idzie. No, Kizia mi się rozłożyła, to mi się rozłożyła. Strasznie mi dzisiaj rwie. Zupełnie nie wiem, proszę Państwa. W razie tego, że ja rola wdepnął w... no, Wojtek Wygibas, nie będziemy tego powtarzać, trudno. Dobrze, dobra proszę Państwa, widzicie o co tutaj chodzi, to dobrze, mam nadzieję, że przynajmniej mnie słyszycie. Bardzo się cieszę, zaraz wyłączymy ten tekst, bo jeszcze, jeszcze się pojawi. O, bardzo dobrze proszę Państwa, niech sobie będzie akcja, ale chyba stoję. Dobrze, proszę Państwa, zacznę. Zacznę, proszę Państwa, od właśnie tego, tej śmiesznej rzeczy, w tej śmiesznej rzeczy, jaką dzisiaj była ta śmieszna konwencja. Ja nawet tego nie będę komentował po prostu, ponieważ wystąpienie pana Kosiniaka-Kamysza, no właściwie kazanie pa, pana Kosiniaka-Kamysza, bardzo aktorsko odegrane kazanie, które, proszę Państwa, było które, w którym było pełno skarg, tylko skargi nie było po prostu. Ja tylko mam jedno pytanie. Ja tylko mam jedno pytanie, proszę państwa, do, do pana kamysza. Przecież oni, czyli PSL rządził prawie cały czas, tyle lat. Więc komu PSL? więc Komu mamy zawdzięczać te wszystkie umowy? Czekaj Kita. No, już siadaj tutaj. Te wszystkie umowy gazowe, węglowe i tak dalej, służbę zdrowia, to wszystko, na co skarżył się dzisiaj pan Kosiniak kamysz a potem oczywiście wystąpił pan Kukis. Pan Kukis niestety, proszę państwa, przejął się strasznie, uważa chyba chłopstwo polskie i wsi polską, wsi, wsi polską wieś polską, uważa, proszę państwa, za. Uważa proszę państwa za pewien poziom, zarówno językowy, również, bo w Twitterach posługuje się bardzo ciekawym zresztą językiem. Krzysztof K., czy pan słucha, co ja mówię, czy pan chce tylko coś popisać? A o czym ja mówię? Przecież mówię, że to PSL podpisywa, więc pytam się pana Kamysza. Właśnie. W związku z czym, w związku z czym nawet nie ma co tego komentować. Niestety, proszę państwa, zarówno... PSL, jak i Kukis razem, oni niestety wejdą do Sejmu, ponieważ wielu ludzi zamiast myśleć, patrzy na nazwiska i jest zachwyconych. Ma własne interesy, chce wprowadzić, a to swojego posła. Ci, którzy go krytykowali jeszcze nie tak dawno, wypowiadali posłuszeństwa, teraz piją już peany nagle. A przecież widać wyraźnie, że chodzi tylko i wyłącznie o stołek, o immunitet. Nic z tego, co będzie, co oni mówili, nie zostanie zrealizowane. Nie zostanie zrealizowany, ale niestety wejdą. To jest także test na nasze społeczeństwo. Proszę Państwa, bo tutaj mnie ktoś pytał, tak alternatywa społeczna startuje w tych wyborach, ma zarejestrowany komitet wyborczy, łączy się z jednym środowiskiem, dość ciekawym środowiskiem, w którym jest jeden bardzo dobry historyk nawet, to takie patriotyczne środowisko, rzeczywiście. Ja uważam, że oni nie mają większych szans i ale trzeba spróbować. Trzeba spróbować, tym bardziej, że jest pewien plan, jest pewien, jest pewien, pa, jest pewien plan, który również mamy. I być może on się powiedział, ale nie będę wcześniej zradał szczegółów. Dla mnie o wiele ważniejsze będą w tym momencie wybory prezydenckie w 2020 roku i mniej więcej uważam, że PIS, jeśli wygra wybory, to to wszystko potrwa rok, góra półtora. Niestety takie rzeczy się dzieją, że dłużej chyba nie, nie będzie, biorąc pod uwagę jeszcze sytuację międzynarodową i zewnętrzną, jaka jest. Yy, uważam, że PO nie chce wygrać yy, uważam, że yy, uważam, że PO nie chce wziąć, yy, nie chce wygrać wyborów, nie chce wygrać, bo też mają analityków i też pewnie myślą w podobny sposób. Dlatego należy się poświęcić i oczywiście z alternatywa społeczna musi spróbować, trzeba spróbować. Ja jestem rzecznikiem. Duża część środowisk z 15 również rezygnuje z tych wyborów i wiele rezygnuje, dlatego że ja na przykładzie również, my na, przy na przykładzie również alternatywy społecznej, proszę wybaczyć Krzysiek, jeżeli tu jesteś, ale niestety jest to pewien eksperyment i to środowisko też, również chcę pokazać jaką farsą są te wybory, które absolutnie uniemożliwiają Zaistnienie jakichkolwiek grup oddolnych społecznych poza koncesjonowanym środowiskiem trzeciej RP, bo tylko koncesjonowane środowisko trzeciej RP plus tacy jak cookies, czemu Ligorowski nie zbiorą? Nie zbiorą, ale spróbować trzeba. Ale spróbować trzeba, proszę mnie wsłuchać uważnie, co ja mówię. Tego typu sytuacje, bo to nie jest tylko alternatywa społeczna, to jest szereg innych grup, które nie ma żadnych szans, ponieważ cały ten system, który u nas jest, polityczny, system wyborczy, donty, niedonty, różne inne rzeczy, ta cała historia... Ta cała, ta, to wszystko, co się dzieje, proszę Państwa, te 53 dni, te, te, właściwie to te kilka dni na zebranie, kilka, na, kilka tygodni, dwa czy cztery tygodnie, chyba nawet tylko na zebranie, na zebranie podpisów, powoduje, że bardzo wiele środowisk i patriotycznych, i środowisk zawiedzionych na Kukizie e, cichy 22 dziękuję, ale nie wiem, komu pan melduje ja jestem pułkownikiem i to pełnym. Bo te wszystkie środowiska, bo po prostu Państwa oni rezygnują, bo oni wiedzą, nie mają szans. Niestety środowiska oddolne, obywatelskie, wszystkie środowiska, które są poza systemem elit politycznych trzeciej RP, przegrywają. Po prostu przegrywają. I tak właśnie, AZ, o matko, taka gadka to była zawsze z Kaczyńskim, że nie chce władzy przez to, bo nikt nie lepsza jest kanapowa opozycji. No tak, ale nie, nie, o matko, nie taka gadka, ale oni rzeczywiście nie chcą, ale po nie chce, po wied również, że przegra, chce wprowadzić do Sejmu, chce się przygotować, a PiS niestety y, y, odpalane są coraz większe bomby, o jednej zaraz powiem, bo to jest właśnie bardzo groźna rzecz się stała między nimi, dlatego chcę zrobić tę audycję, chciałem zrobić tę audycję, bo stała się rzecz bardzo groźna dzisiaj i o tym powiem po prostu. Ja o tym powiem po prostu. No. Nie ma za co przepraszać, cichy 22, ja się śmieję po prostu, żartuję po prostu. Także, yy, nie, także, także tak, to, tak to jest. No niestety, tak to jest, to jest pozór demokracji, proszę państwa. Ja się absolutnie zgadzam z tym, co mówi Kukis. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Tylko to jest fałsz w tym, co on mówi. Absolutny fałsz. Nie zrobi tego z PSL-em, z najbardziej systemową partią, która, yy, która, której między innymi zawdzięczamy to wszystko łącznie z uzależnieniem energetycznym od Rosji. Łącznie z tym węgielem rosyjskim, bo ja chcę powiedzieć, że bądźmy szczerzy, panie Kosiliak-Kamycz. Kto podpisywał te umowy, które PiS musi wykonywać? Kiedy to było? A to są, a Rosjanie nie podpisują umowy na rok dwa, tylko na wiele lat. Więc. Trzeba to po prostu powiedzieć. Trzeba po prostu to powiedzieć. Wprost. Poza tym ja naprawdę jeszcze po raz kolejny. W 2015 roku pamiętam pana Kukiza krzyczącego przed wyborami: Nigdy nie zdradzę. Teraz słyszę to samo. Nigdy nie zdradzę. Nie wiem. Po PSL-u, dobrze, PIS odpadł. PSL. Po PSL-u, jak będą następne wybory, zakładałem, że to przetrwa. No to nie wiem, zostaje już chyba tylko SLD. Po SLD wiosna po prostu. Wiosna. No i też nigdy nie zdradzę. Nigdy nie zdradzę. Nie będzie, proszę Państwa, Jowów. Nie będzie zmiany konstytucji. Nie będzie nic. I on o tym dobrze wie. I on o tym dobrze wie. Niestety jest jedna szansa. Ja to ja uważam, ponieważ uważam, że następne wybory będą o wiele szybciej. Bardzo ważne jest zyskanie czasu na zbudowanie odpowiedniego środowiska. I tu się zgadzam z część, dużą częścią byłego środowiska K15. Ale też uważam, że takie przykłady jak alternatywa społeczna i niewątpliwa porażka, bo cud będzie, jeżeli uda im się zarejestrować, nawet z tym drugim środowiskiem. Ja im bardzo głęboko tego życzę, ale jestem realistą po prostu. Ale to właśnie pozwoli unaocznieni i pokazanie ludziom, pokazanie wszystkim, co się naprawdę dzieje, co się naprawdę dzieje. To podpisał Pawlak Stuskiem, tylko dzięki pierwszemu PiSu udało się skrócić okres kontraktu. Trumpek, tak, ale PiS nadal płaci za te kontrakty, bo to są stare kontrakty. To jest wszystko, to się dzieje. Nie można po prostu. A nie wiem, co pan premier uparł, opublikował. Annaka. Nie wiem, jakie dokumenty nie na ten temat. A co się stanie, że będą przyspieszone wybory? Przemysław Rigorowski nie teraz. Najpierw zobaczymy, jakie będzie spłacenie. Przede wszystkim to, że. Zostaną zdetonowane bomby, które, które i tak troszeczkę osłabią PiS i to co się stanie po wyborach będą detonowane dalej po to po prostu, żeby dodatkowo do, jest sytuacja zewnętrzna taka jaka jest. Będzie coraz gorsza sytuacja zewnętrzna. Naciski, nie tylko naciski, kryzys idący w Niemczech, którego my na razie nie zobaczymy, ale zobaczymy. Dewaluacja, inflacja, różne inne rzeczy i, i przede wszystkim wszelkie kłopoty. Jakie są? Zobaczycie Państwo. Zobaczycie Państwo, to będzie, bo yy, yy, stała się dzisiaj rzecz, która jest symptomatyczna, przed którą również ostrzegałem, nie, nie konkretnie przed tą, ale przed takimi innymi. Dzień dobry wieczór. Dlaczego następne wybory będą wcześniej, skoro PiS będzie miał większość, a nie konstytucyjną Łukasz Kujawa? Dlatego, że przewiduje dość duże wystąpienia społeczne, proszę Państwa. Po prostu. W wielu wypadkach. Przypuszczam, że również tam wewnątrz Pisu. Trumpek nie, nie będzie miał większości konstytucyjnej. Poza tym uważam, że sytuacja nie tylko ekonomiczna, ale również naciski i powolne będzie wydziobywanie ludzi z PiSu, dziobanie tego PiSu i w końcu. Poza tym jest jeszcze sprawa jedna, o której nie chcę zupełnie mówić, ze względu na to, że dotyczy to spraw być może prywatnych, być może nieprywatnych, ale tej sfery, która wpływa na politykę przy tej kategorii ludzi. Ja powiem tak obrazowo, powiem wprost. Oczywiście proszę nie myśleć, że ja już kogoś tam pogrzebam, a i tak dalej. Ja sądzę, że Pi z osłabionym Jarosławem, postaci Jarosława Kaczyńskiego nie przetrwa. Zupełnie nie przetrwa. Po prostu. O tym jeszcze sobie porozmawiamy. O tym sobie jeszcze, jeszcze, o tym sobie jeszcze porozmawiamy. O tym zobaczymy najpierw. Na razie jesteśmy w kampanii wyborczej, która wpada na inną rzecz. Trochę chciałem pogrzartować sobie dzisiaj, ale sobie raczej nie poszartuję. Tak do końca. Proszę Państwa. Jak Państwo widzą, wiedzą, pojawił się artykuł. Pojawił się artykuł w onecie. Tajemniczy telefon znajomego Dawida Kostyckiego do Gazety Wyborczej. Proszę przekazać Panu ministrowi Kamińskiemu pozdrowienia. To jest taki artykuł, proszę Państwa. Ktoś zadzwonił niby do Gazety Wyborczej. Ktoś zadzwonił do y, Gazety Wyborczej i. Teoretycznie ten Maciej M chyba, tak, który miał się w więzieniu chcieć wieszczać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie komentuję treści artykułu, bo rzeczywiście jest tam pewna nieścisłość, bo skoro on jest tak izolowany pilnowany, to udało się wynieść, udało się zadzwonić w jaki sposób, więc to jest to, to nieważne. Nieważne. Zupełnie nieważne, czy to jest ściema. Ważne są tylko trzy rzeczy. Jeśli szantażuje się. Bo to jest element szantażu, sugeruję, bo to jest element szantażu. Tak to można odebrać jako szantaż. Jeżeli się w ten sposób szantażuje osobę, która jest bardzo mocną osobą w państwie, ministra spraw wewnętrznych, mającego pod sobą służby specjalne, to albo albo ma się tak mocnego protektora, że można sobie na to pozwolić, albo ma się materiały które rzeczywiście mogą zdetonować tego ministra, albo i to, i to. Niestety przypuszczam, że jest szereg, że jest wiele, że wszystkie te trzy opcje mogą być prawdziwe. To jest szantaż, jak już powiedziałem, wobec ministra spraw wewnętrznych i wobec szefa służb specjalnych. O co w tym chodzi? Tam jest wspomniany również minister Ziobro i minister Jaki. Powiem wprost, że ja rozumiem pewnego rodzaju rejte z Polski pana Jakiego. I tak zupełnie prywatnie, to mogę państwu powiedzieć, że przypuszczam, że taka rozmowa w jakimś hotelu mogła się odbyć. I znając to środowisko, prawdopodobnie oferowano immunitet za jakieś tam materiały i haki, głównie na swoich, w celu, ponieważ niestety pan minister lubi haki. I to tak wiadomo, dlatego ja mówię, że to on się nadaje na policjanta, ale nie nadaje się na służby specjalne. W tym momencie szczególnie państwa. To, że postulują ochronę dla tego człowieka, Monika Prezydent, to słusznie i na miejscu pisów dałbym mu tą ochronę, wyizolował go zupełnie i dałbym mu tą ochronę za wszelką cenę, ale tej bombę, tą bombę zdetonował sam. W jaki sposób? Ja nie chcę powtarzać plotek, ponieważ ja z ani informacji, które są niesprawdzone, ponieważ znam szereg informacji, które stawiają pana ministra Kamińskiego w dziwnym świetle, tak powiem w dziwnym świetle, również dotyczących hoteli Warszawy, pewnej różnej innej rzeczy. Nie mówię o nich, dlatego że one są niesprawdzone. Ale najciekawsze jest to, proszę państwa że wszystkie te informacje i te plotki na temat konfliktów między premierem Morawieckim a ministrem Kamińskim, o dziwnym sojuszu pana Ziobro i ministra Kamińskiego, o dziwnych rzeczach, które się tam działy, o pewnego rodzaju preferencjach, pochodzą, proszę Państwa, ze środowiska, które, w którym tkwi minister Kamiński. Nie pochodzą z... Żadna z tych plotek nie pochodzi ze środowiska przeciwnego. W dodatku widzę dziwny sojusz Dziennikarzy Gazety Wyborczej z innymi dziennikarzami, których Gazeta Wyborcza również zwalczała. Także coś w tym jest. Oczywiście, przeszedł że chodzi o aferę podkarpacką, za której stoi teraz towarzysz partyjny pana Kukiza, czyli pan Bury. I to jest ta uczciwość, o której mówił. O której mówił, proszę państwa. Proszę pana, ja mieszkam, Targat 17, gdzie pan mieszka? No dziękuję, dobrze, ja te, też gdzieś na razie, wszyscy gdzieś na razie jeszcze mieszkamy. No. Piotr Bopaciński, czy to prawda? Nie, właśnie to są plotki i różne rzeczy, których nie powtarzam. Powiedziałem, ja znam to środowisko i znam ludzi, z niektórymi, z, wielo, z większością ludźmi jestem nad... Y i to jest z tego środowiska. Są podobno, i to o tym dziennikarze sami już pisali, ci niektórzy, są po prostu gdzieś w jednej z knajp warszawskich, usiadł sobie również dziennikarz i nagrywał pijanych oficerów CBA plotkujących również o ministrze Kamińskim. I te taśmy mają. Co tam dalej jest, tego nie wiem, proszę państwa. Tego, tego nie wiem. W każdym razie, sam fakt, że szantażuje się osobę, tego typu, stojącą tak wysoko, mającą w ręku większe wszystkie praktycznie reformy siłowe, bo wojska to ja w tym momencie nie liczę, już jest, proszę państwa, tragiczny. Jest dla Polski straszny. Prawda? E Paweł, Zamek Kostewskiego Kosekski Owinio i liczył na pomoc piszewienia, proszę pana, no więc prawdopodobnie o to chodzi, prawdopodobnie to są różne obietnice i tak dalej, zobaczymy. Niewątpliwie ta rozmowa została również nagrana przez, nie tylko przez rozmówców tych, którzy tam przyszli i oferowali, ale także przez tych, którzy, z którymi rozmawiali. To jest więcej niż pewne, więc proszę Państwa, ja nie powiem. Wolę, wolę nie chcę na ten temat dyskutować, ale już rozumiecie Państwo, dlaczego ja uciekłem, znaczy uciekłem. Tak, można nazwać u siebie. czyli po prostu wyjechałem z kraju na dobrą sprawę. Ja przypuszczam, że tych śmierci będzie więcej. Proszę jeszcze raz powiedzieć, jaki telefon do wyborczej, nigdzie w tym nie widzę. Adlu, proszę bardzo, jeżeli ktoś chpa, jeżeli to jest taki na Onecie, proszę wejść na Onet. Zaraz Państwu, zaraz Panu, zaraz znajdę linka i Panu tego linka dam. I zobaczycie Państwo. I zobaczcie Państwo, oczywiście w tym artykule jest pewna ściema, dlatego że jeszcze raz powtarzam, tam jest taki pasus, który moim zdaniem wyklucza ten telefon i wyklucza różne rzeczy. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę poczekać. To jest u mnie na profilu. Zaraz pokażę panu albo pani ten artykuł. Tutaj dam wam tutaj linka, bo to już nawet nie jest wesołe i to nie jest nawet żadna sensacja, proszę Państwa. To jest po prostu przerażające. Jeszcze raz powtarzam. Ten człowiek, pan minister Mariusz Kamiński, rządzi Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i służbami specjalnymi. I to jest, proszę państwa. I to jest, proszę państwa, straszne, jeśli. O, już zaraz będzie link. Proszę zobaczyć. O, proszę, to jest ten link. O, ja wklejam. O, za duży link jest, także niestety nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tego Państwu wkleić bo duży link może pod czymś takim, także nie mogę, ale proszę zobaczyć. U mnie nawet na profilu jest to. Za długi, za długie linki nie pozwala mi to. No. Upior łaciński, zrobił Pan krok wyprzedzający. Jaki krok wyprzedzający, bo nie wiem. No. I to zagraża absolutnie ten artykuł i ten fragment zagraża bezpieczeństwu państwa. Całkowicie bezpieczeństwu państwa, bez względu na to. Bez względu na to, proszę Państwa, czy jest w tym artykule prawda, czy nie, bo jak powiedziałem, są trzy możliwości. I każda z nich jest tragiczna. Pierwsza możliwość. Piszący ten artykuł mają ogromnych protektorów, mocniejszych od pana ministra Kamińskiego i układu władzy w Polsce, co już zagraża bezpieczeństwu państwa. Po drugie, mają materiały obciążające ministra spraw wewnętrznych, a więc. Oczywiste jest to, że jest to ogromnie, że jest to ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa albo i to i to, co jest tak samo ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Nie robi się tego nawet w kampanii politycznej. Nie wiem jaką będzie reakcja, trzeba to obserwować, w każdym razie przekroczono pewne granice i powiem po łacinie resa triaros reit niestety. Tak to jest biorąc pod uwagę to można podać tytuł artykułu zaraz, gdzie ja go mam. jest u mnie na profilu ten link to chyba oczywiście, co już usunęli to szybciutko więc jeżeli usunęli ten no zaraz wejdę na onet i zobaczymy czy jest na onecie bo jeżeli usunęli z pierwszych stron i usunęli ten artykuł w ogóle to znaczy, że szantaż był skuteczny przykro mi to znaczy, że na jakieś reakcje się natychmiast zadziały i szantaż jest skuteczny. Zaraz zobaczymy. Doniesienie, dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie my to? O jest. Proszę bardzo. Tajemniczy telefon znajomego Kosteckiego do GW. To jest to. Nie mogę tego niestety wrzucić Państwu, bo strasznie długi jest ten. O! Bo strasznie długi jest ten ten. O, już jest, już jest. Ten jest krótszy, bo bezpośrednio z onetu wziąłem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Już macie państwo. Yy, on jest jeszcze naprawdę podobnie na gazecie wyborczej, na innych i tak dalej, i tak dalej. Lidia Król, a, tak ja wiem yy, różne rzeczy. On stał się wiarygodnym źródłem? przykra. przepraszam bardzo. Yy, przepraszam bardzo. A jak ja ostatnio mówiłem, że dla tych wszystkich różnych ludzi ona się stała wiarygodnym źródłem nagle, przepraszam bardzo. Nieważne, czy to jest źródło wiarygodne, czy nie. Ważne, że ktoś ośmiela się, i jest na tyle mocny, że jest w stanie opublikować artykuł, który jest swoistym szantażem wobec ministra spraw wewnętrznych i szefa służb specjalnych w suwerennym kraju, no. No więc o co pani chodzi? Mówić, nie, onet nie jest wiarygodnym źródłem. A jak się wszyscy narodowcy nagle po tej ściemie z tym listem 88 nagle pokołowywali się na onet, że to jest takie wiarygodne źródło? O co chodzi? Oni podali za wyborczą informację i już. Nie interesuje mnie. Nie rozumie pani. Nie rozumie pani. Po prostu. Hmm. No Czytam maile, maile podaję prawie zawsze, proszę bardzo. No. Pro, podaję prawie zawsze, to po prostu mnie nikt nie czyta. Maile podaję prawie zawsze już. Yy, wszyscy mój mail mają. Chyba nawet jest na mojej stronie na Facebooku ten mail, więc o co chodzi. Karol, a czy ktoś nie chce za jednym razem rozwalać ministra kańskiego ziobro oraz rozwalać CBA, CBS i ABW i nie wiadomo kogo jeszcze? Przpana po pierwsze nie trzeba rozwalać ani CBA ani ABW, bo oni tak są rozwaleni. ABW szczególnie to raz, CBS to nie wiem. Wiem, że y, coraz częściej zdarzają się przypadki jednak ochrony takich agencji towarzyskich, różnych mimo teoretycznych sukcesów, prawda? Y, AZ rzucili się na... Dobrze, AZ rzucili się, tylko powiedziałem jeszcze raz. Czy pan nie rozumie? To jest tłumaczenie, to co, olewamy to? Proszę sobie wyobrazić, że ktoś szantażuje jakaś dziennikarz w ten sposób, szefa CIA czy szefa FBI. Powiedziałem jeszcze raz, albo ma mocniejszych protektorów, albo ma materiały, albo i to, i to. No, no więc proszę bardzo. Więc mam proste pytanie. Rafał Błaszczyk, czytał pan, co miałem czytać? Tak, to czytałem. Znam to, znam to. No. Eee, wiem, tam jest szereg nieścisłości, w tym nie najmniej ważne, ale jest ten sam przykład co z panem Falentą. To zaczyna się razem zbierać, razem dziać, i to będzie bomba. No, która. która, proszę Państwa, naprawdę może się źle skończyć. Więc, więc dla Polski. Oczywiście, dla Polski. Zaczyna się po prostu dziać. Tutaj jeszcze ktoś mi dzisiaj napisał, że jest taki artykuł, przeczytałem. Zresztą, proszę Państwa, co się dzieje w Polsce pod artykułem na temat tej, tej afery z samolotem Szojgu, gdzie on musiał lecieć, bo i tam oni tłumaczyli w wyborczej, że on musiał lecieć specjalnym pasem. I ktoś napisał tak, żeby ominąć te natowskie kundelki. Wszyscy tak piszą. Proszę przeczytać info, komentarze, jakie tam są strasznie prorosyjskie. Dalej. Ukraińcy znikają. Tak, Ukraińcy, którzy przechodzą przez granicę, nie są całkowicie bez żadnej kontroli w Polsce i znikają. I po prostu znikają gdzieś w kraju albo poza krajem, a ja powiem więcej, bo ponieważ praktycznie, praktycznie nikt nie sprawdza ważności paszportów i czy to jest ta osoba, czy osoba, czy te paszporty są służby czy te paszporty są autentyczne, czy nie. Jest wiele przy, jest, Ja wiem więcej, że oni nie znikają również w sensie nie, nie znikają fizycznie, ale również część tych osób, która przychodzi, przychodzi na to nie są ich paszporty. To, co przechodzą ludzie tutaj na różnych podstawionych, kupionych paszportach, byle byliby podobni do siebie wielokrotnie, ponieważ, jak to mi mówili niektórzy ludzie ze Straży Granicznej, nie wiem, czy mówili prawdę, czy nie, czy zdawać z urzędu celnego, jest taki cichy przykaz patrzeć przez ręce. Przez palce na migrację Ukraińców do Polski. W odróżnieniu od nich. No. Jeden sprawiedliwy kukis, tak? Oj, pani Małgorzato. Jakby jeden sprawiedliwy. No. E co tutaj, dla mnie ten szanowny jest może tylko w wykonaniu wariata i samobójcy, lub jeśli ktoś siedzi, jest na tyle mocy, że może. Ale co ja powiedziałem? Karol, znowu pan powtarza coś jakieś po mnie. No to przecież ja to wyraźnie mówiłem, ale to nie jest ani wariat, ani samobójca. Jeżeli to byłby wariat i samobójca, proszę pana, to nie, nie pojawiłoby się w dość poważnych, mimo wszystko, czy są na poważne, możemy ich nie lubić, czy co i tak dalej, ale to są dość duże portale, typu po pierwsze, gazeta, gazeta, jaką jest Gazeta Wyborcza, po drugie, one. No więc co. Proszę zrozumieć. Nie chodzi mi o treść, chodzi mi o sam fakt. I to jest ważne. Karola, pan wszystko wie, tak? No, przeczytał pan w tych swoich książkach, czy pan? No. Nie wiem, co Ukraińcy robią w Holandii. Dużo. Więc bardzo często przyjeżdżają jako Polacy. No. E no, ogłoszę, że to Sanders. No pewnie, no i dobrze, że to Sarkas, bo już się zmartwiłem. No. Więc to według pana tutaj pociąga za szturki macie sobie? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, a nie chcę mówić swoich domysłów w tej chwili. Poczekam aż ta afera się dalej rozwinie. Czy to po prostu... Hmm. AZ, ja wiem, ja mówiłem o ministrze Kamińskim, co mówi, co o nim myśli. On naprawdę się, yy, może, nadaje na misję sprawy wewnętrznych, ale nie na służb. No. Co to dalej z oficerem AW? Panem Jankiem, stanie zwolniony. Kto jakim panem Jankiem? Nie wiem nawet o co chodzi. No. A może to być fake, czy to za mocny na fake? Chodźmy. Marek, a jaki sens ma ten fake? Nawet jeśli to fake, to opublikowanie tego fejku powoduje. To pan nadal nie rozumie. To jest szantaż oficjalny, publiczny. Szantaż wobec jednego z czołowych polskich polityków i czołowych polskich urzędników, który ma w ręku resorty, potężne resorty siłowe, teoretycznie potężne. No. A pan zadaje mi pytanie, proszę wybaczyć, śmieszne w tym momencie. Więc nawet i... zrobienie takiego fejku to nie jest zwykły Kowalski. To nie jest ten ja, miał, którym można wszystko napisać. Trzeba mieć jakieś podstawy, to co to jest? Oni są samobójcami, to jest także przedsiębiorstwo. I to przedsiębiorstwo dochodowe, to są również pieniądze z obcym kapitałem. Jeżeli oni się decydują na coś takiego, to co? No przecież proszę zrozumieć, proszę myśleć tymi kategoriami. Proszę myśleć tymi kategoriami. Więc co się za tym kryje? Jeszcze raz powtórzę, są trzy. Są trzy. Trzy możliwości. Po pierwsze, mocny protektor o wiele mocniejszy od kogokolwiek w Polsce, rzeczywiście posiadane rzeczywiste materiały, które mogą zadziałać, albo i to, i to. W obu przypadkach grozi to bezpieczeństwu państwa. Wprost konkretnie Państwu mówię, ponieważ nie jest to szantaż wobec jakiegoś kowalskiego czy podrzędnego posła, czy nawet marszałka Sejmu, który jest nikim. Żadną drugą osobą w państwie, ale jest nikim, po prostu jest nikim. I taka jest prawda. Tak jest, tak jest marszałek Sejmu. On nic nie może, może tylko stukać laską i tak jak w tym Sejmie i robić to, co mu każą. No. Więc widzi pan. Widzicie państwo, tak to wygląda. Czy to, no, oczywiście, że Orwell uzyskuje na znaczeniu, o tym głośno mówię, proszę państwa. Co w takiej sytuacji powinien zrobić minister sprawiedliwości, pan Kamiski, podać się do dymisji, że tak? Nie wiem, zdetonować tą bombę, ujawniając wszystkie materiały, jakie mają dotyczące afery podkarpackiej, nawet wobec własnych. Po prostu. Tylko tak. Bo zasadą, bo inną opcją jest. Inną opcją jest podanie się do dymisji, czyli przegrana. Ja na jego miejscu bym to zrobił, znaczy w ogóle bym nie dopuścił takiej sytuacji, bo bym nie chował tego. Bez względu na to, kto jest zamieszany w to. Kto jest zamieszany w tę aferę? Zdetonować te materiały, pokazać ludziom te materiały, pokazać wszystko. Łącznie ze swoimi własnymi błędami przyznać się do tych błędów, bo błędy każdy popełnia. Ale tego trzeba by zrezygnować z własnego ego, po prostu. Niestety. Tak to jest. Jeszcze raz powtarzam. Te plotki, te plotki, które ja sam słyszałem, w których nie powtarzam pochodzą ze środowiska pana ministra Kamińskiego, a nie za pozycji. I one pewnie doszły ciekawie. Tylko świadczy o tym, jakim środowiskiem on tu się otacza. To jest inna sprawa. Mam prawo. A panie AZ, proszę powiedzieć, mówię wprost. Ja nigdy nie negowałem nie neguję nie będę negował uczciwości pana ministra Kamińskiego, ale również jego, jako, jako kwestionuję jego umiejętność prowadzenia służb specjalnych. Bardzo mi przykro. I mam prawo to robić. Bo kwestionuję w tym momencie szczególnie jeśli dochodzi do takiej sytuacji, w której onet jest w stanie coś takiego opublikować, no. Kosia, dymna, w ogóle nie dopić się do. No to trudno, no to proszę potem. Proszę za później zobaczyć. No. Tak, to jest kolejna próba uderzenia w Jarosława Kaczyńskiego, ale ja powtarzam. PiS bez Jarosława Kaczyńskiego nie istnieje. Nie istnieje. Dzień dobry Pani Goś. Także, no cóż, jakieś akcje prawne przeciwko Onetowi? Nie. Zobaczymy, przypuszczam, że do, w te 58 dni do wyborów dojdzie do jeszcze większych historii, może dojść do jeszcze jednej kolejnej śmierci. Dobrze. A jeśli obo, ofera ma obłoże podwyczajowe, no, no, Pani wie, o czym Pani mówi, ja też wiem, o czym Pani mówi i ja też wiem, jakie są ploty na ten temat. Trudno. Trudno, proszę Państwa, trudno. Nigdy w życiu system zbudowany na kłamstwie i na oszustwie i na ukrywaniu i na hakach nie przetrwa dłużej. Zawsze będą. Trzeba, aby na pewno były błędy. Oczywiście, że były błędy. Ciekawe, czy można było mówiąc, że marszałek ma sobie tylko stukać laską. Rolnicy maturysty musieliby się stawić w szkole. NDBK Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie można. Teoretycznie, według prawa, to jest tego, ale tak praktycznie, jak proszę zobaczyć, ja powiedziałem. Nie interesuje mnie teoria, tylko praktyka. Oczywiście, że minister spraw wewnętrznych i szef służby specjalnych jest o wiele ważniejszy od każdego marszałka Sejmu. Bo to on każe stukać tę laską temu marszałkowi, jaką chce. Po prostu. Dobrze, dobrze, nie pogrzebajmy od razu. Pan minister Kamiński powinien z tego wyjść. Ja powiedziałem mu, ujawnić te wszystkie materiały i już. I sam pierwszy przyznam mu rację. No. A co to pana obchodzi, jaki suwerenny PL? O tym mówimy. Nieważne, jakiś mikrofon. Tu mam, Prok się nazywa. Ja wiem, co to za mikrofon. Nie wiem, dostałem go. Od Krzyśka Werkowicza i już. I Domachowska, tak, to powinno wysadzić. W końcu, jeżeli PIS chce dobrej zmiany, to powinien wysadzić elity III RP łącznie z częścią swoich. Przykro mi bądźmy konsekwentni. No. A tłumaczenie, że inni był, że za nich było tak samo, inni za nich i oni robili jeszcze, kradli, jeszcze więcej i robili gorzej, nie jest, proszę państwa, tłumaczeniem. Już. No. Po prostu. Tak, Trampek, żyjemy w Matrixie. Dobra, proszę państwa, przestańmy na razie na ten temat. Ja będę też obserwował z, z ciekawością, bo to, co się w tej chwili dzieje, jest naprawdę moim zdaniem, jest to chyba najpoważniejsze zagrożenie bezpieczeństwa państwa i wcale to nie prze, i wcale to nie, i wcale mi to. I wcale nie przesadzam, proszę państwa, jest. Jest, ponieważ ten człowiek jest przecież ten człowiek jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Więc widzicie Państwo, jak to wygląda, co tu się dzieje. E... No. A sobie tak, to tak się on nazywa. Nie wiem, ja dostałem od Sześćka Werkowicza, on jest na. Tak, taki dziwny ma tutaj te. Podłącza i już od kamery i tak działa. Proszę Państwa. Dobra. Proszę Państwa, powie... zadałem taką komuś zagadkę ciekawą. Aha, jeszcze jedno, ja bym chciał, aby wszyscy, dobrze by było, żeby wszyscy posłowie, którzy obiecują, a szczególnie ci z PSL-u, obejrzeli sobie, proszę Państwa, obejrzeli sobie, proszę Państwa, taki film Ewan Ewan Wszechmogący. No być może niektórym się on wyda bluźnierczy, może nie bluźnierczy, ale tam naprawdę widać co się dzieje, jak się Bóg zdenerwuje. AZ, co ja mam nadać? Ja nie nadaję na nikogo. Ja po prostu mówię, co mówię, mówiłem, nie ma co. Natomiast ja, proszę państwa, zobaczę, jest naprawdę niesamowita, niesamowita jakaś propaganda prorosyjska na Zachodzie obejrzałem film, który nie wiem dlaczego, francuski, który nie wiem dlaczego został, to film jest świeży jest, on chyba z, z 2019 roku, który nie wiadomo dlaczego został przetłumaczony jako Wilcze Echa, bo jego tytuł francuski i tytuł angielski, który się nazywa The Wolves The The Cry, z bardziej Krzyk Wilka, no, Wycie Wilka, tak to można nazwać. To jest, proszę Państwa, coś, film, ja trochę będę, ja będę spoilerował trudno, w którym się, w którym który jest dla mnie nawiązaniem, ewidentnym nawiązaniem do słynnego filmu z przełomu lat, lat 50., -tych, 60. -tych z Henry Fondą, False Tam była sytuacja, że na skutek pewnej pomyłki w namierzaniu, tam zdaje się jakiś stad ptaków wykryli, czy jakieś dziwne rzeczy przez radary, wysłano bombowiec bombowce już atakujące cele, cele w Związku Radzieckim ówczesnym. Jeden z tych bombowców, y, zdawano wycofać te bombowce, ale jednego się nie udało, bo przekroczył tak zwany punkt bez powrotu, po którym już nie odbiera rozkazu i wszystkie rozkazy traktuje jako dezinformację. I on niestety bombarduje tą Moskwę. Rosjanom nie udało się go zastrzelić, bo ponieważ cały film jest właściwie, dzieje się w tej takiej kamerze, w której czy w jakimś takim pomieszczeniu, w którym jest czerwona linia i on rozmawia cały czas z Moskwą, rozmawia prezydent Stanów Zjednoczonych i on pozwala zestrzelić. Oni go, nie udało się, więc on decyduje się wtedy na zbombardowanie Nowego Jorku, żeby uniknąć bomby atomowej. To się nazywa, to był film, który się nazywał Save, powtórzony potem przez George'a Clooney'a w 2000 roku. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe zresztą. Natomiast ten film z kolei opowiada o tym, że jest jakiś tam nasłuch, że jakaś inna, stara łodzie podwodne, takie różne, nieważne, w każdym razie francuski, super nowoczesny, zwany zresztą potężnym w tym tłumaczeniu okręt podwodny, prawda? Też jest sytuacja w W, bo niby Rosjanie atakują Finlandię, jakieś rzeczy i tak dalej. No i ten okręt jedzie. Płynie sobie na te wody. Dostaje nagle rozkaz ataku na Rosję, ponieważ Rosjanie wystrzelili jakiś pocisk z głowicą nuklearną, który zmierza w kierunku Francji, więc on ma tutaj odwet, więc on leci sobie zrobić ten odwet. Oni usiłują ten pocisk zestrzelić. O dziwo nad terytorium Polski, bo na mapie jest pokazany, i na terytorium Polski chcą zastrzelić, ale nie trafili. Pocisk sobie leci dalej. No i okazuje się, że to jest pocisk bez głowicy atomowej, więc wysyłają kolejny okręt. Tam, gdzie jest ta sprawa co faj safe, tam okręt potężny już nie przyjmuje żadnych rozkazów, proszę Państwa. W związku z czym wysyłają kolejny swój okręt, który tam zatapia ten potężny i tak dalej. Francuzi uratowali świat, a wszystko jest przez Amerykanów, ponieważ, proszę Państwa. W tym filmie jest taka teza, że pewien generał radziecki, który wziął jakieś stare pociski, ale bez głowy kupił bez, bez głowic atomowych i chce do, doprowadzić do wybuchu wojny atomowej, bo chce obalić zarówno Putina i to wszystko, i te europejskie, a o wszystkim wiedzieli ci wstrętni Amerykanie, którzy nie uprzedzili na to. Rozumiecie Państwo? Taka jest w tle propaganda w tym dobrym filmie, bo naprawdę są niezłe zdjęcia i dobrze się dzieje. Ale to się dzieje. To tak jest. W rzeczywistości jest nagonka w Niemczech na masa, który powiedział prawdę o tym wszystkim, co jest i jak te służby działają i tak dalej. Jest straszna nagonka. Z partii go wyrzuceni w ogóle. Widzicie Państwo? Tak to wygląda. Więc jeśli ktoś taki film. Więc jeśli ktoś taki ten film zobaczy, to proszę brać pod uwagę, zobaczyć, jaka to jest niesamowita propaganda. Natomiast, proszę Państwa, tak się składa, że tam oczywiście poruszona jest Finlandia, bo kraje skandynawskie, łącznie z tym, którym jestem, mimo że nawet lewicowych rządów, mają do Rosji bardzo dziwny stosunek, wręcz niechętny, ponieważ tu ciągle coś się dzieje. Albo dwa dni temu czy trzy dni temu zwiększone promieniowanie na granicy norwesko-z Norwegią, potem na, albo jakiś bombowiec przelatuje nad, Norwe nad morzami po Morzu Norweskim, itd., itd. Także oni mają pewien problem rzeczywiście. Poza tym przypominam, wszyscy film Okupowani, pierwszą część, to jest bardzo dobry serial norweski, który mówi o okupowaniu przez Rosję Norwegię za pośrednictwem zresztą Unii Europejskiej która się dogadała z Niemcami głównie, żeby okupować Norwegię, Rosja. Bardzo ciekawe. Zygmunt Olszewski, widział pan Ewil, ma pan takie samo wrażenie? Krzysztof co się stanie? ja nie wiem, co się stanie z Wojciechem Janikiem, który został pod karo, zostanie zwolniony. Nie wiem. Zygmunt, jaki tytuł? Tytuł się nazywa po polsku, to jest Wilczecho, Czecha, to jest bez sensu troszeczkę ten tytuł, on się nazywa The Wolf's Cry, a nie będę mówił po francusku, bo nie znam francuskiego, żeby mówić po nim, więc powiem z angielskim akcentem. To się nazywa Le Chant de Loupe. Loupe, loop. Tak chyba jest. Nie, ale nie będę mówił zaraz. No. Także, proszę Państwa, Panie Piotrze, przeczytałem, że Chińczycy wysłuchają działę na polu z i Pan zdaniem, to blef czyście, siłowa. Oczywiście, że może być obca siłowa. Oczywiście, że jest, tym bardziej, że Hongkong, proszę Państwa, to jest kupam, to jest ile? To jest kilka bilionów dolarów strat w tym momencie. O to chodzi. To jest rynek wart niesamowite pieniądze. Także niestety, także niestety jest to całkiem możliwe. Daniel, który miał tu dzisiaj być, ale go nie ma jak zwykle. Pieś wilka. Bartek Karawan. Tak, powinna być pieść wilka, ale właściwie nie tyle pieś wilka, co wycie wilka. Ja bym to najbardziej, bo tam jest to angielskie słowo cry, które bardziej znaczy płacz, wycie w tym momencie. Wilki cry in English. Howling, ale także i cry, po prostu. No. Przemysław Jogorowski, nie, właśnie tłumacz mnie rozśmieszył, który, bo to jest polskim lektorem, który przetłumaczył Wilczek. zupełnie nie wiem dlaczego, tytuł jest zupełnie inny, to jest Pieśń Wilka, prawda, również po tym. No. A, The Wolf's Call, tak, o, przepraszam, The Wolf's Call, niech będzie, o jest projekt, to właśnie, do dobrze. Bardzo cieszę, że jesteś, bo Daniel kończy film, film, który będzie dość ciekawy. Ja ten film nie, nie do końca się z nim, w tym filmem zgadzam, i nie wszystko mogę potwierdzić, ale film jest do ciekawy z tego, co Daniel Nie zapomnijcie, że Daniel był w pisie usiłował parę rzeczy z pisem załatwić, i jest w PiSie cały czas, I to jest coś, tak, że to jest też ciekawe. Walls Call, tak nie kraj, no właśnie. Także cieszę się, że, że jest. No. E, także Day Howling, tak, Day Howling, ale to ono właśnie kraj, no właśnie nie wiem, ale na pewno nie są to wilcze Echa, no na miłość boską, wszystko jedno jak to jest. Jest z 1968 i 2019 roku przez Ligorowski. Ten film? Tak, ale dla mnie to jest w ogóle nawiązanie do Falseyfa. Arty ciekawe w ogóle, naprawdę warto zobaczyć. Notabene, proszę Państwa, zmarł Peter Fonda. Dla mojego pokolenia East Rider te wszystkie rzeczy. Peter Fonda był kimś. No. Ze Wilka. O, właśnie. Może to być ze Wilka. Brawo, tak powinien być bardziej. Jutro o emisja, bardzo dobrze, Daniel. No. Także ja opublikuję u siebie, bo pewnie jutro nie będę nadawał. Proszę Państwa. Natomiast chciałem Państwu na koniec, zupełny. A może oddzielę to piosenką dla wszystkich wyborców, dobra? Oddzielę to piosenką. A na koniec, zupełny, chciałem powiedzieć o pewnej historycznej rzeczy, bardzo ciekawej zresztą. No. Brawo to Zero po polsku, right na tył wroga, dla mnie brawo to zero. Tak, 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 ja wiem pan, no i tłumaczenie tych tytułów, ja zawsze zostawiałem, no dla mnie przykładem ten, ten, jak to było, Terminator, elektroniczny morderca, za komuny ja wszedłem do kina na elektronicznego mordercy, jak tylko wszedł Terminator, no. No to też dla mnie jest w ogóle, nie wiem kto to tłumaczy i dlaczego tłumaczy. Wilcze Echa to jest film powojenny, bardzo ciekawy, o walkach w Bieszczadach z UPA, z Bruno Oja w roli głównej. Wtedy sięśmyśmy się śmieli, że to jest zamiast Western, to jest Eastern po prostu. Dobry film, dobry film po prostu. Zresztą drugi film dotyczący walk UPA za komuny było więcej można było mówić na ten temat niż teraz po prostu. To był przecież ogniemi szkaleń, którego się telewizja boi wypowiedzieć właśnie. Tak, ten Odis Rider. Szerban Rzepnik. Ten od Dizzy Rider, Peter Fonda. Nie tylko Disney Rider. Ten on, to on zmarł dzisiaj w 70 parę lat. Szkoda po prostu. No wirujący seks, to tak, tak, tak. Ja też nie wiedziałem o co chodzi. Wirujący seks. Dlaczego to był wirujący seks? Nie wiem, ale to tłumacze chyba biorą. Jak więcej napiszą, to biorą. Także te tłumaczenia są niesamowite. Dirty Dancing. No nie. Właśnie tak, ale wówczas była cenzura obyczajowa i Dirty Dancing to był jakiś fiński taniec po prostu. To nie puściliby taki film, bo to był to trzeba było 3X. Właśnie. Tak to wygląda. Jak to wygląda. Ale ten film to proszę sobie obejrzeć pod tym właśnie tej propagandy, po, połączyć to nad tym, co się dzieje koło masa na przykład we Francji, w, tej, w Niemczech, jak się na niego rzucają wszyscy, a ci stają całą serię artykułów na ten temat. No. Ojciec Jane Fonda to był chyba Henry Fonda, a to był brat Jane Fondy. Czy ojciec Peter Fonda chyba był bratem Jane Fondy. On miał 74 lata, a Jane Fonda też jest po 70. Oj, coś się, Daniel, mylisz, mylisz, no. No. Terminator, morderca elektroniczny, morderca, dobry, e-tam. terminator to terminator. No właśnie, świrujący seks. <noise> no, może być świrujący seks, dobrze. Buszujący z bozu, catcher in the rye, e, łowca dusz. Tak, między innymi to jest łowca dusz, bo catcher in the rye to już właściwie buszujący, to ten, który tak. E, to jest, no ale trudno. No ale weszło do historii literatury w, e, i to po polsku. Weszło jako buszujący w zbożu. Kto wie, bo może to ma jakąś... Tak to wygląda. Dobrze, proszę państwa, ja puszczę państwu mordercę w marioneturze po tym wszystkim. I na ostatnia część... Ostatnia część będzie... Ostatnia część, proszę państwa, będzie taka o literaturze. Uwaga, puszczam. Dla wszystkich przed głosowaniem. I to tak Szymajna. będzie teraz, proszę Państwa. Leci morderca z O! Także nie chodźcie jeszcze i wytrzymajcie tą piosenkę. Jestem z jedynej słusznej partii, tej, która właśnie trzyma żłób. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gniecie to gniecie. I ja nie kto powie, admin, no nie zadzielam tylko Ty. Z ust, bo po to mam kapłanów przecież. Bystos gnijący chciał wciąż rusy Gdy powiem gincie, to giniecie I uśmiech Wam nie schodzi z ust, Bo po to mam kapłanów przecież Bystos gnijący chciał wciąż rusy Zamieniam wody w tanie wino. I patrzę jak atrament lśni. Gdy zechcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie jak wam światy burzę. Piórem wzmoczonym w waszej krwi. To ja morderca w garniturze. W piórem zmoczonym w waszej krwi. Pozwalam wrócić wam do jaski, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat Zapominacie prostych słów, Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro, błogosławię zło. A wy wpatrzeni w płaski świat, Zapominacie prostych słów, Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro, błogosławię zło. Ja nie dostaję, ja po prostu nie wiem, to bo reklamy są, nie mam, ich piszcie, że się nie nadaje, ale ja tak powiem, bo oni wszyscy robią to co ja nadaję za granicą. Jeszcze mówił, będę, bo jeszcze chciałem coś historycznego na koniec. Tylko chciałem oddzielić jedno od drugiego. Dobra, skończyło się. Proszę Państwa, yy, otóż jest taka ciekawostka. Jeden z moich znajomych Pana mi to podrzucił. Rzeczywiście zacząłem sobie sprawdzać, szukać i tak fajnie wyszło. Proszę Państwa, otóż tak się składa, że yy, Po, że pierwszy, gdzie tutaj, gdzie tu mam, aha, pierwszy rzut cichociemnych w nocy z 15 na 16 lutego, prawda, w okolicach Dębowca był pierwszy rzut cichociemnych do Polski. Oni, oni wylądowali, ja już nie będę opowiadał jak wylądowali, o co innego chodzi, wylądowali w okolicach... W okolicach dębowca na Górnym Śląsku. No wiadomo, tutaj trzy osoby skoczyły. To byli pierwsi cicho ciemni. Natomiast normalnie mieli około 9 km od Włoszczowej wylądować. Tylko że samolot leciał, pomylił trochę drogę, znalazł się na Włoszczowej, ale tam ich, ale potem, potem przeleciał drogę dalej i rzucił. I zrzucił ich trochę później, bo oni mieli znaleźć się 8,5 km od Włoszczowej. To było w 15 na 16 lutego w roku 1941. I Mniej więcej 16-17 sierpnia nastąpił zrzut z Moskwy, z Rosji, tak zwanej grupy Michała. Mikołaj Arciszewski i tak dalej, grupy do doń Michał. Poczytajcie sobie, kto to był. Grupy Michała. To był m.in. jeden człowiek, jeden z niewielu oficerów, który wyszedł z. Dał się poznać w Kozielsku jako zwolennik współpracy z Rosjanami, choć daleki bo od komunistów, tak oni piszą, i został zrzucony do Polski w pierwszej grupie. Też mieli najlepszy numer, że mieli wszyscy razem zostać zrzuceni, również koło Włoszczowej. Miejsce do celu miało być okolice Włoszczowej. Noc była jasna, bez większych problemów i tak dalej, tak dalej. Pilot się pomylił i wylądowali prawie 100 km od miejsca planowanego zrzutu. I teraz, proszę Państwa, co w tym jest ciekawego? Proszę zobaczyć. Anglicy w lutym i Rosjanie w sierpniu po rozpoczęciu wojny zrzucili praktycznie w to samo miejsce. Chcieli zrzucić ludzi, co znaczy, że mieli tam wszyscy przygotowane, przygotowane ludzi do odbioru tych jednych i drugich cichociemnych. Ciekawe jest to, proszę Państwa, Ciekawe jest to, proszę Państwa, w tym wszystkim, że nie bierzemy pod uwagę w tych wszystkich rozważaniach o II wojny światowej, nie bierzemy paru rzeczy działalności wywiadowczej, właśnie rosyjskiej. Dla mnie Rosjanie musieli wiedzieć o zrzutach cichociemnych, mniej więcej, musieli również znać miejsca. Mieli przecież piątkę z Cambridge. De facto, a sami Ameryka Anglicy pomijają znaczenie dla Rosjan piątki z Cambridge. Nie zapomnijmy, że Filby, McLean, jaki, i, jak i Kane Cross czy Burgess, czy Blunt, mieli dojścia do wywiadu, prawdopodobnie uczestniczyli, a jestem pewien, że McLean uczestniczył w planowaniu tego typu operacji, jak był zrzut cicho-ciemnych. Musiał im przekazywać informacje na ten temat. Musiał. Dodatkowo, Cudopłato w swoich wspomnieniach pisze, że mniej więcej po 17 września, czyli od 1939 roku a właściwie w 1940 roku, dostał polecenie organizowania partyzantki i organizowania na wszelki wypadek zaplecza partyzanckiego również na terenach okupowanej Polski. Między innymi arcy ciekawe, prawda? Arcy ciekawe to jest. Kto wie, czy nie ma, czy to się nadaje na film albo na książkę tradycyjną, kto wie, czy Rosjanie po prostu nie chcieli również w jakiś sposób zakamufrować się, wiedząc dobrze, jak Niemcy potraktują rosyjskich skoczków, a jak mogą potraktować skoczków mimo wszystko z Anglii jeszcze wtedy, w 1941 roku. Ciekawe, prawda? Ciekawe, prawda? I to jest właśnie taka mała, ciekawostka historyczna. Na koniec, Zastanawiam się. Yy, Damian Żurawski, dobrze, ja wiem, że pan wie, ja tylko pokazuję jedną rzecz. Nie musi o piątce z Cambridge, bo jeszcze jest K-Cross, e, Wolf. I proszę zobaczyć, proszę wrzucić proszę, y, proszę w internet piątka z Cambridge i wyjdzie. Jest y, Burgess, Blunt, McLean, Philby i K-Cross, y, przez którego prawdopodobnie doszli Rosjanie do Enigmy. Ja. Y, te materiały są cały czas tajne, Anglicy nie chcą tego ujawniać, ale również dlatego, że to by bardzo mocno godziło w ich własne służby. My nie doceniamy znaczenia naprawdę piątki, piątki z Cambridge, szczególnie Filbiego. Ja uważam, że również Filby z Filbie stał jednak za zabójstwem Sikorskiego, bo to trzeba tak nazwać, i za niektórymi decyzjami angielskimi. To są informacje, które, byłyby, które, były, które można dostać tylko wywiadowczo. Natomiast tutaj ta sprawa z tą Włoszczową jest arcyciekawa, bo to świadczy, że musiały mieć te grupy, mieć tam bazę. Cała logistyka poleciała, więc musieli mieć możliwości operacyjne. Tylko jest proste pytanie: czy dzięki Filbiemu Rosjanie chcieli wykorzystać brytyjskie możliwości, czy nie? A może jest tak, że w jakiejś tajnej dyskusji, w jakiś tajny sposób. Churchill przekazał Stalinowi możliwości operacyjne dla ich, zrzutki. dla ich zrzutki. Ale proszę, obie praktycznie w te same miejsce i obie wylądowały co prawda gdzie indziej. Prawda? Ciekawe. ciekawe. No, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ciekawa jest również postać tego całego arciszewskiego. Z tego co o nim słychać, dość ciekawa, bo to był, pracował w Gdyni, był dziennikarzem i rysownikiem, znany był socjalistycznych sympatii. Mikołaj Ciszewski, potomek kiedyś szlachcica, działał na czele grupy ciemnych właśnie też nazwali ich ciemnych Właśnie. I on został, kiedy ZSRR został, został, zajął z państwa bałtyckie, on został przejściem do, do Kozielskiej. Tam w Kozielsku on przeszedł na stronę rosyjską, prawda? E, no właśnie. E, Zatrzymała się w Gomulinie w domu Kwapiszu, to są nawet nazwiska w tym artykule, bardzo ciekawe. Nawiązali kontakt ze strukturami ZWZ, czyli, czyli to też może być taka sytuacja, że w sumie, proszę Państwa, to również może być w tym wszystkim jeszcze jedna historia, dość ciekawa. Po prostu wykorzystując, tu jest właśnie, może być fałszywa flaga, bo jeśli oni, bo jeśli Arciszewski jako przedwojenny oficer i to była jego legitymacja. Znał również, znał również generała Grotań, miał kontakt z Grotem, proszę państwa, współpracował z Narodową Organizacją Wojskową. To świadczy o tym, no i został na dowódcą grupy bojowej Stargówka. Znam trochę, ta grupa została na podstawie zdrady, zresztą rozwalona. Tam moja ciotka też działała, rozwalona przez Gestapo. Mniej więcej w tym samym czasie. Więc jeśli, proszę Państwa, założymy na przykład, że NKWD, wykorzystując fałszywą flagę, dokładnie zaczęło penetrować również ZWZ i te ruchy podziemne polskie, prawda? Ciekawe, nie? Ciekawe, prawda? Yy. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe i tych zagadek jest cała masa. Mam nadzieję, że kiedyś te dokumenty wyjdą, bo bardzo bym chciał, żeby to wyszło. Dobrze, proszę Państwa. Toka była ciekawostka na koniec, taka lightowa, taka HT. Cieszę się, że Państwo byli ze mną. Na koniec pokażę napis i możecie mówić, że zwariowałem, ale trudno. O, pamiętajcie, pamiętajcie. W urnach wyborczych, na każdej urnie wyborczej powinno wisieć, na każdym lokalu wyborczym powinno wisieć strefa wolna od PSL. Niestety Polacy wybiorą PSL, znowu PSL znowu wejdzie i tak niestety będzie. E, Boże, kochany panie Karolu, co pan wie na ten temat? Dobrze, porozmawiamy sobie, być może jutro będzie KHT, nie wiem jeszcze, także dziękuję Państwu, życzę miłej reszty soboty i miłej niedzieli. I cóż, pamiętajcie Państwo, że sytuacja jest taka, jaka jest i nic na ten temat nie poradzimy. Jeszcze raz twierdzę, że ten artykuł w Onecie jest bardzo groźnym szantażem wobec bardzo mocnej osoby w państwie. Osoby, która jest odpowiedzialna za, rzeczywiście odpowiedzialna za praktyczne bezpieczeństwo w Polsce. I dlatego to jest ogromne naruszenie bezpieczeństwa. Wszędzie by tak było, proszę Państwa. Także dziękuję Państwu i dobranoc. Do jutra. A jak piesek i chodek powiem, no rosną te Sztańskie za żoną, dzieckiem, za nimi. No. no już jest nakładka. Już jest nakładka. Już bywa. Także dziękuję. No i dobranoc. Do jutra.